Witam serdecznie. Dzisiejszy film poświęcony będzie pielęgnacji pyska u Shih Tzu. Ten film też mogą wykorzystać wszyscy ci, którzy mają psy długowłose albo psy, które mają problem z zauzawieniem oczu. Przede wszystkim taka pielęgnacja bazuje na dwóch czynnościach. To jest na myciu. Dobrze jest używać szamponu wybielającego, jeśli wasz pies ma jasny pysk, albo szamponu dla ciemnowłosych psów, jeśli ma ten pysk czarny. A jeśli on jest rudawy, no to wtedy wybierajcie szampon dla psów miedzianych, brązowych czy w kolorze rudym. Namaczamy zawsze ten pysk tutaj dobrze, uważając, aby się szampon nie dostał do oczu. Następnie spłukujemy, nakładamy delikatnie odżywkę, spłukujemy i pyszczek suszymy. Pamiętajcie o tym, aby pies nie chodził z mokrym pyskiem, ponieważ wtedy ten cały kurz, który gdzieś tam może napotkać w domu, się będzie mu tam obklejał na tych wąsach, no i ten włos będzie się po prostu niszczył. Kolejną ważną rzeczą to zapobieganie przebarwieniom pod oczami. To się ten problem tyczy szczególnie tych psów, które mają jasny włos na pysku. Może to być włos biały, może być jakiś biszkoptowy, albo taki jasno-brązowy, jak jest u Durki. Kolejnym ważnym elementem jest dbanie jest zapobieganie przebarwieniom, czyli ten problem tyczy się szczególnie tych psów, które mają albo wypukłą tą gałkę oczną i jasny włos na pysku. Warto wtedy ten włos myć szamponem dla psów jasnowłosych, a dodatkowo stosować takie preparaty. One mają zapobiegać uzawieniu oczu, a dodatkowo wybielają włos. Ja mam tutaj akurat firmy Showtech, on się nazywa No More Tears Signs. Kosztował około 60 czy 50 zł, jest dość wydajny i ta pielęgnacja polega w początkowej fazie na zakrapianiu oczu, po jednej kropelce do każdego oczka 2 razy dziennie, a następnie na przemywaniu oczu. Ja Durce już nie zakrapiam ich, początkowo zakrapiałam, te uzawienie się rzeczywiście zmniejszyło, a następnie teraz już tylko sprowadzam tą czynność do namaczania wacika. To są zwykłe waciki kosmetyczne. Parę kropelek tutaj dozujemy na wacik i przemywamy tą okolicę oka. Także ten włos pod okiem. Tutaj wtedy te wszystkie zabrudzenia, jakieś takie ślady łzawe stają usunięte. Chwileczkę. Dobrze jest potem wytrzeć na sucho przy pomocy drugiego wacika. Wszystkie pozostałości fajnie usuniemy. I te oczka już zdecydowanie lepiej zaczynają wyglądać. Pamiętajcie, aby zawsze potem przeczesać wąsy u naszego Shih Tzu. Kolejną rzeczą, którą warto wykonywać, to jest wiązywanie, tworzenie jakby kucyków na wąsach. Tą czynność wykonują tylko ci, u których ten włos już jest dość długi, czyli u ich psów ten włos jest już dość długi. Mniej więcej takie jak u Durki, czyli tutaj musi się być możliwość zrobienia kucyka. Wybieramy takie nieduże gumki, cieniutkie najlepiej. I tworzymy kucyki na pyszczku. Teraz spróbuję Wam pokazać, jak to zrobić. Mniej więcej od okolicy końca oka do początku pyszczka chwytamy fragment włosa. Staramy się go wyczesać. Durka, nie pierwszy raz to robisz. I założyć gumkę. Pamiętajcie o tym, aby nie uchwycić tutaj tego włosa z nad oka, ani tego jakby z dolnej części szczęki, żeby pies mógł otwierać pysk. I jak widzicie, pierwszy kucyk powstał. Tu dureczka. Za chwilę zrobię następnego. Na tej samej zasadzie. Mniej więcej tak centymetr od psiej skóry do dwóch.
ręki. Jak widzicie, tutaj nie ma... O, tutaj jeden się przyszczypnął. Pies może tutaj spokojnie jakby wystawiać sobie zęby, może tutaj sobie ruszać pyskiem, może się napić, może też coś zjeść. Pamiętajcie jednak o tym, aby w takich kucykach, jeśli chodzi dłuższą chwilę, bo tak tą czynność, można tak naprawdę cały czas w tych kucykach na pysku chodzić, ale ten włos nie może być mokry. Czyli jeśli wyjdzie na dwór, napije się czegoś, sadzi gdzieś pysk, to dobrze jest ściągnąć te gumaczki, osuszyć ten włos i wtedy na nowo stworzyć te kucyki. Jeśli ten włos już jest zdecydowanie dłuższy, tutaj może u durki tego tak aż bardzo nie widać, ale jeśli by miała ten włos dłuższy, to na końcówkach, tak mniej więcej za 2-3 cm, tworzymy, robimy po prostu gąsienicę. Dzięki temu ten włos nie będzie się tutaj mierzwił. Nasz pies zaczyna śmiesznie wyglądać, ale to chodzi tutaj nie o wygląd, a raczej o zabezpieczenie końcówek. Oczywiście możemy nanieść tutaj jakąś sobie odżyweczkę. W takiej formie chronimy nasz włos, właściwie włos naszego psa, zapobiegamy jakimś tutaj jego rozwajaniu, niszczeniu tych końcówek. To są takie proste, podstawowe czynności, o których warto pamiętać, dbając na co dzień o nasze shih tzu. Szczególną uwagę naprawdę trzeba zwracać na to, aby nie dopuścić do powstawania przebarwień. Zwłaszcza te przebarwienia objawiają się tym, że pod oczami u psa tworzą się takie czerwonawe zacieki, które dość trudno jest usunąć, ale ten preparat naprawdę sobie radzi. Jest na rynku jeszcze dostępnych kilka innych. Jeśli ten problem już bardzo znacząco postąpił, a chcecie jakby szybko go zamaskować, to warto wykorzystywać kredy groomerskie. One są wykorzystywane przez wystawców, czyli kiedy jedziemy na wystawę, nasz pies, gdzieś tam pojawiły się u niego przebarwienia, maskuje się je w ten sposób. Takie kredy i takie pudry są dostępne w profesjonalnych sklepach groomerskich. I kosztują no, poniżej 100 zł, tak naprawdę między 70 a powiedzmy 100 zł. Są dość wydajne, no i jakby szybko maskują problem, jeśli zależy Wam na ładnym wyglądzie Waszego psa podczas spaceru, czy podczas jakiegoś wyjazdu, czy wyjścia, to naprawdę warto się zaopatrzyć, bo to dość fajny produkt, który radzę nie stosować na co dzień. Jeśli Wasz pies bardzo mocno łzawi, to te okolice tutaj pod oczkiem, poza stosowaniem tego typu płynów, i poza konsultacją weterynaryjną, bo to może być problem zatkanych kanalików łzowych, warto też zabezpieczać na przykład wazeliną albo masłem shea czy innymi jakimiś olejkami, delikatnie je natłuszczać, wtedy ta łza będzie szybciutko fajnie spływać, a nie osadzać się, jakby nie wnikać w strukturę włosa. Pamiętajcie też o tym, aby starać się, żeby Wasz pies nie chodził, na przykład nie wsadzał pyska całego do karmy, żeby nie zamaczał sobie całego pyska pijąc wodę. Dobrze jest go przyuczać do poideł, nie każdy pies chce pić z poidła. Ale jeśli Wam się uda go tego nauczyć, to naprawdę jest ogromny sukces i już naprawdę dużo, bardzo to pomaga. Starajcie się nie karmić też długowłosych psów mokrymi karmami. One oklejają zaraz cały ten włos. Jeśli już podajecie mokrą karmę, to należy ją traktować jako jakiś rarytas i przysmak i naprawdę sporadycznie to robić, pomijając to, że ona tak jakby troszkę jakby zaburza tą perystaltykę jelit, no to jeszcze szkodzi też włosowi w ten sposób, że go po prostu zacznie odbarwiać. Jeśli będzie jadł na co dzień taką karmę, gdzieś tam ten pysk wsadzał, nie zmyjecie tego na bieżąco, no to bardzo szybko pojawią się brązowe, takie brunatne, nieestetyczne przebarwienia. No to tak właściwie chyba wszystko, jeśli chodzi o pielęgnację pysków u shih tzu i u innych psów długowłosych. Warto tej kwestii poświęcać troszkę uwagi, aby ten psi pyszczek wyglądał naprawdę ładnie i przyciągał wzrok, no i też nie śmierdział, bo jeśli gdzieś zapomnicie o tej pielęgnacji, to to łzawienie i to przenikanie tych łez w tą sierść spowoduje, że pies będzie po prostu nieprzyjemnie pachniał. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten film okaże się dla Was pomocny. Zapraszam do śledzenia wpisów na mojej stronie internetowej, do oglądania, odwiedzania mojego profilu na Facebooku oraz do śledzenia jakichś filmów, które się pojawią na kanale YouTube.